W życiu bywa tak nieraz, że o jeden kotlet albo ciastko za dużo i mamy obżarstwo. O jedno słowo za dużo i konflikt. O jedno uderzenie za dużo i krzywda. O jedno piwo za dużo i pijaństwo. O jedno spojrzenie za dużo i zły romans. O jeden dotyk za dużo i niemoralność. O jedno kliknięcie za dużo i to dopiero różne rzeczy mogą z tego wyniknąć. Ach, gdyby tak w porę potrafić się opanować, zapanować nad sobą, powściągnąć się w odpowiednim momencie. Kto nie potrafi opanować swoich apetytów i się objada, ten naraża się na złe samopoczucie, bo przecież nikt objedzony nie czuje się dobrze, a nawet swoje życie naraża. Słyszeliśmy, jakiś czas temu był proces pewnej kobiety ze Stanów Zjednoczonych, która została oskarżona z urzędu za to, co zrobiła ze swoim synem. Syn chciał jeść, a ona codziennie go przekarmiała. I synek rósł tak, że umarł. I postawiono ją w stan oskarżenia, że przekarmiła swojego syna i doprowadziła do śmierci. Zapanowanie nad apetytem to jest wielka sprawa. Ezaw stracił swoje pierworodztwo z tego powodu, że nie potrafił zapanować nad... Zachciało mu się zupki i nie potrafił. Poszedłby sobie trawy trochę urwał i zjadł i by jakoś przeżył. I by miał pierworodztwo, zachowałby błogosławieństwo, ale nie potrafił zapanować nad tym. Kto flirtuje ciągle z kimś nowym i nowym, ten nigdy nie zawiąże trwałych relacji. Znamy takich ludzi z towarzystwa, co to inne powychodziły za mąż, a ona ciągle nie może, bo ciągle z innym chłopakiem gdzieś tam na kawę się umawia. Nigdy nie nawiąże człowiek trwałych relacji, jeśli nie opanuje siebie w tej sferze i nie pójdzie w jedną stronę. Kto daje upust złym emocjom, ten sam ponosi straty, bo go nerwy poniosą przed policjantem na przykład, albo przed urzędnikiem, to ponosi straty, to nawet konsekwencje jakieś ponosi prawne, ale też i krzywdzi innych, bo człowiek w gniewie, złości nie robi niczego dobrego i krzywdę wyrządza innym. Z drugiej strony, w tym świecie jest tak, że dawanie sobie na luz, pozwalanie sobie, folgowanie sobie, rozpasanie, dogadzanie sobie, rozwiązłość, to są synonimy wolności, niezależności. Źle pojętej wolności oczywiście, ale ludzie tak właśnie traktują sprawę. A co mi tam? A ja mi się chcę, dam sobie na luz, a co będę tam się tak przejmował wszystkim? Myślą, że wyrażają wolność. Ciągle mi się ciśnie do głowy obraz jednego brata z naszego zboru, z przeszłości, który w pewnym momencie odrzucił wiarę, zostawił swoją żonę i wyzwolił się. Teraz to ja jestem wolny, teraz mogę robić, co chcę. Biblia mówi, że jeśli ktoś czemuś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli on uległ swoim własnym pragnieniom, swoim własnym żądzom, to nie jest człowiekiem wolnym, bo każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, nauczał Chrystus Pan. I dlatego też my nie chcemy iść w tę stronę, nawet tak myśleć, że folgowanie sobie, że uleganie swoim pragnieniom cielesnym, swoim naturalnym zmysłom, że jest rzeczą dobrą, że jest rzeczą właściwą dla człowieka, że jest czymś ostatecznie korzystnym. O nie, nie, to nie jest dobry kierunek. Słowo Boże mówi w wielu miejscach i my z doświadczenia życiowego wiemy, że są pewne miejsca czy okoliczności, czy towarzystwo, w którym człowiek łatwiej
jest narażony na to niebezpieczeństwo, żeby ulec swoim naturalnym żądzom, pragnieniom. W pewnym stanie duszy człowiek jest bardzo narażony na coś takiego. Na przykład Słowo Boże mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Jak człowiek ma szmergla, to różne rzeczy robi, nie tylko gada, że można usłyszeć wszystko z głębi jego duszy, gdzieś tam ze środka se wyciąga te różne rzeczy, które mu się nazbierały i gada, i możesz wiedzieć rzeczy, o których w życiu by ci nie powiedział, ale też i zachowuje się niejak, niegodnie się zachowuje. Bóg wszakże stawia nas też nieraz oko w oko z tymi okolicznościami, które mogą łatwo wywołać w nas brak opanowania, po to, żeby nas przetestować, żeby sprawdzić, czy my wyrobiliśmy w sobie tę zdolność opanowania, samokontroli, powściągliwości. Bo gdyby tak było, że Bóg by nas tak cały czas ochraniał, że nigdy byśmy nie weszli w to pole, gdzie może człowiek stracić kontrolę nad sobą, ulec swoim żądzom, pragnieniom i tak dalej, to wtedy bylibyśmy niedojrzali, bylibyśmy bardzo słabi, narażeni na to, że w każdej chwili się przewrócimy i stracimy kontrolę nad sobą. Dlatego Bóg też dopuszcza, że jesteś w pracy na przykład i jakaś laska zaczyna przy tobie chodzić, wypachniona i tak dalej, i zaczyna cię już... I to jest moment, to jest ten czas, kiedy ty masz powściągnąć swoje myśli, powściągnąć swoje zmysły, nakazać swojej duszy, będę powściągliwy tu w tej sprawie. Dlatego są różne takie sytuacje, że idziemy gdzieś w gościnę i tam na tym stole po prostu naprawdę, gdyby nie było trzeciej nogi na środku stołu, to by stół był wklęsły. Nastawione tyle, jedz i jedz. No i co? I co? I trzeba jeść? Wszystko trzeba zjeść? Właśnie rzecz w tym, żebyśmy się w takich momentach sprawdzili, że my potrafimy zapanować, żeby jeść tyle, żeby można było jeszcze raz zjeść tyle. Bóg stawia nas w takich sytuacjach, żeby nas sprawdzić, żebyśmy się okazali tak jak Józef w Egipcie, o którym niedawno mówiliśmy. Opanowanie, powściągliwość. To jest cecha, która ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. I my od jakiegoś czasu zajmujemy się w naszym zborze tym tekstem, znanym tekstem już nam w tym środowisku, bardzo znanym, drugi list Piotra, rozdział pierwszy, od 5 wersetu. Czytamy Słowo Boże, które i dzisiaj będzie tematem naszego rozważania. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Ponieważ Biblia wzywa wierzących, aby czym prędzej, gorliwie, starannie i ze świadomością, że to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, połączyli swoją wiarę z wymienionymi cechami. Przyglądamy się tym cechom, aby się upewnić, że właściwie je rozumiemy i wprowadzamy w praktykę życia. I omówiliśmy już, czym jest prawość,
omówiliśmy już, czym jest poznanie. A trzecią cechą z tej listy jest opanowanie. Enkrateia, wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. O to słowo greckie tu chodzi i właśnie o tym dzisiaj trochę więcej porozmawiamy. Opanowanie, jak już powiedziałem, ma w oczach Bożych wielką wartość. To jest taka cecha, to jest taka cnota, która bardzo liczy się w oczach Bożych. Przy powieści Salomona 16:32 mówią, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Ludzie, mamy tyle pomników w mieście i tu jeszcze inne chcą postawić, bo ktoś tam kiedyś wjechał do miasta, bo ktoś kiedyś wyzwolił, bo ktoś kiedyś zmienił sytuację polityczną w mieście i pomniki się stawia. I dobrze, trzeba pamiętać o wielkich czynach ludzi jak najbardziej. Ale jeszcze nie widziałem takiego pomnika, że Kowalski opanował samego siebie. Nie dał się ponieść nerwom, nie dał się ponieść emocjom, żądzom cielesnym. Oparł się temu wszystkiemu. Takim przede wszystkim trzeba by było postawić pomniki. Bo on znaczy więcej niż zdobywca miasta. Chcesz mieć pomnik? Jest na to sposób. Dzisiaj o tym mówimy. Możemy w oczach Bożych znaczyć więcej niż ci wszyscy, co pozdobywali miasta i całe kraje popodbijali czy powyzwalali. Mamy też to słowo ekrateia zastosowane w pierwszym liście do Koryntian 9:24-25. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I uwaga, i teraz jest rada, o co tu chodzi. Jak to jest możliwe? A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tu jest to słowo. Wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Biblia naucza, że zdolność do opanowania warunkuje zwycięstwo, warunkuje osiągnięcie celu, osiągnięcie sukcesu. Właśnie opanowanie. Ktoś, kto nie jest w stanie opanować swoich pragnień naturalnych, nie jest w stanie zdobyć nagrody. Zawodnik, który chce w biegu osiągnąć metę jako pierwszy, taki ktoś wcześniej całymi latami nie je wszystkiego, co w lodówce zobaczy. Nie je wszystkiego, co postawią na stół. Nie chodzi wszędzie tam, gdzie ludzie chodzą. Nie śpi tak długo jak inni. Prowadzi bardzo uważny tryb życia, wstrzymując się od wszystkiego, co tylko mogłoby zaszkodzić temu celowi, który chce osiągnąć. I to jest myśl. To jest myśl. Oni potrafią się wstrzymywać, żeby tam jakiś medal na szyi powiesili. A my chcemy zdobyć medal nieznikomy, wieniec sprawiedliwości, wieniec Królestwa Bożego. Ludzie, czy nie jest taki cel godzien tego, by się powstrzymać od różnych rzeczy? Ależ oczywiście, że jest godzien. Powściągliwość, opanowanie to nie jest rzecz prosta. Nie jeden alkoholik mówi, ja tam w każdej chwili mogę przestać pić. Ja nie muszę pić, jak nie bym nie chciał, to bym nie pił. No to spróbuj nie chcieć. Nie jeden mówi, ja panuję nad sobą. Mówią mu, opanuj się człowieku, ja co, nie panuję nad sobą? Tam i strach podejść do niego. Ciska słowami, przedmiotami, a uważa, że wszystko, że on panuje nad sobą. Nie jest to wcale takie proste i dlatego my, jesteśmy, przyjaciele, kochani, właśnie w tej wyjątkowej sytuacji, że Bóg widząc naszą niezdolność naturalną do opanowania w każdej sferze, posłał nam Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, wstrzemięźliwość albo powściągliwość. Opanowanie. Właśnie to słowo, które występuje w naszym tekście w drugim liście Piotra. Opanowanie. Owocem Ducha w naszym życiu jest to, że
jesteśmy w stanie zapanować, opanować swoje wszystkie naturalne jakieś tam odruchy, emocje, pragnienia i tak dalej. To jest wielki dar, to jest też dla nas kierunek, w którym my powinniśmy szukać rozwiązania problemu braku opanowania. Nie wierzę, że ten, kto się obżera, jest pełen Ducha Świętego. Nie wierzę, że ten, który pożąda różnych rzeczy ciągle i nie potrafi nad tym zapanować, jest pełen Ducha Świętego, bo ten, kto jest pełen Ducha Świętego, ma ten owoc w swoim życiu, że potrafi panować nad zmysłami. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, w Galacjan dalej czytamy, tam gdzie jest o owocu ducha, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Kto należy do Chrystusa, to jest pełen Ducha Świętego. Powściągliwość, opanowanie, to jest cecha, której Bóg wyraźnie oczekuje od wszystkich przywódców chrześcijańskich. Ludzie, którzy chcą być dla innych wzorem, koniecznie mają być ludźmi powściągliwymi. Tytusa 1:7 mówi, biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, tu jest to słowo, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czytamy w liście do Tytusa. Tak, zdolność do panowania nad sobą jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą być dla innych przewodnikami. Każdy mąż, każdy ojciec, każdy starszy w zborze, każdy brat w Chrystusie powinien o to dbać. Nie można przyjąć takiego myślenia, że to jest tu powiedziane do biskupów, do tych starszych. A ja mogę. Nie, nie możesz, dlatego że tu nie chodzi tylko o jakiś tam urząd gdzieś tam, tylko chodzi o to, że odpowiadasz za innych, że masz jakieś zadanie w stosunku do innych i dlatego masz być człowiekiem opanowanym. Mowa o opanowaniu, o wstrzemięźliwości nie jest mową mile widzianą w tym świecie. Nie lubimy z natury rzeczy słuchać takich wezwań. Chcemy czuć się, że możemy sobie zachować się tak, jak chcemy, tak jak nam w tym momencie się naturalnie układa. Jest w Dziejach Apostolskich takie miejsce, gdy namiestnik rzymski Felix rozmawiał z apostołem Pawłem i apostoł Paweł mu starał się przekazać Ewangelię. I czytamy w 24 rozdziale Dziejów Apostolskich. Po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją Druzylą, która była Żydówką, kazał więc prowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. 25 werset. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Felix zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każe cię zawezwać. Widać, że mowa o między innymi o wstrzemięźliwości wywołała w nim niepokój, niechęć. Nie chciał już dłużej tego słuchać. I tak jest, że możesz ludziom mówić i ludzie chętnie słuchają o tym, że marzenia twoje się niech spełnią, żyj na full, nie przejmuj się ludźmi, słuchaj siebie, jesteś super. Też ci się coś od życia należy. I to ludzie lubią słuchać, takiej mowy lubią słuchać. Ale że trzeba się opanować, że trzeba być wstrzemięźliwym, to nie jest wcale zwiastowanie, które wywołuje entuzjazm. Zresztą i na naszych twarzach entuzjazmu specjalnie nie widzę. A jednak trzeba nam dążyć do opanowania. Nasza wiara nic nie znaczy. I do niczego nam się nie przyda, jeśli nie zostanie uzupełniona prawością, poznaniem i opanowaniem, i wstrzemięźliwością.
Dlatego chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w to, co Bóg przez to słowo nam mówi, abyśmy poszli tym tropem, abyśmy zobaczyli, jaka jest wartość w tym, że będziemy ludźmi opanowanymi, że będziemy panować nad sobą. Biblia w wielu miejscach nas do tego wzywa i pokazuje nawet praktyczne podejście. Na przykład 1 Koryntian 7, 8, 9. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Zwróćcie uwagę, apostoł nie stawia stanu małżeńskiego na piedestale jako jakieś, nie wiem, wielkie osiągnięcie, coś wspaniałego, najważniejszego w życiu. Najważniejsze jest, żeby to krótkie życie przeżyć dla Boga, żeby je oddać na chwałę Bożą, żeby przynieść chwałę Bogu, żeby przynieść owoc z tego życia. To jest najważniejsze. Żeby znaleźć upodobanie w oczach Chrystusa, Pana naszego Zbawiciela. To jest najważniejsze. I jeśli ktoś może to robić bez zawierania związku małżeńskiego, to super, to tu jest taka nauka, to dobrze, to byłoby lepiej, gdyby tak było. Ale jeśli ktoś, zobaczcie, jaka Biblia jest praktyczna, a jeśli komuś by było to strasznie trudno, to niech się ożeni. Jeśli nie może zachować wstrzemięźliwości, niech się ożeni. Będzie miał dużo innych kłopotów w związku z tym, ale niech się ożeni, bo lepiej jest ożenić się czy wyjść za mąż niż gorzeć, to jest powiedziane. Praktyczne podejście, ale wszystko widzicie w tym też duchu, że wierzący człowiek powinien być wstrzemięźliwy. Bo jeśli tej wstrzemięźliwości brakuje, jeśli nie potrafi człowiek panować nad sobą, to powinien coś praktycznego zacząć robić, nawet się ożenić, aby tylko zachować godną jakość życia przed obliczem Bożym. Nie wszystko oczywiście jest przydatne do tego, żeby stawać się człowiekiem wstrzemięźliwym, opanowanym. Kolosan 2,23 czytamy w kontekście tego, że ludzie tworzą różne ludzkie przepisy, nie rusz, nie dotykaj, nie kosztuj, to i tam ci mówią, co ci wolno, a czego nie wolno. I czytamy tutaj, że te rzeczy mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli mówienie sobie nie, nie wolno ci tego, to nie działa. To nie działa tak, że jeśli ja sobie powiem, nie jedz więcej, nie jedz więcej, albo nie myśl o seksie, nie myśl o seksie, nie myśl więcej o seksie, to zadziała to? Takie zakazy i tak dalej nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o opanowanie zmysłów. Ale coś ma wartość, ale coś pomaga w opanowaniu zmysłów. Co to jest? A, no to starajmy się dociekać. Myślicie, że ja wam powiem? Nie, to jest w Biblii. To Duch Święty nas tym poprowadzi. Nam trzeba jedno tylko mieć na uwadze, że w swoją wiarę koniecznie mam uzupełniać opanowaniem, wstrzemięźliwością. Bez tego nic nie będzie z mojego chrześcijaństwa. Bez tego będę bezużyteczny, bezowocny, ciągle się będę potykał i nie będę miał otwartych drzwi do Królestwa Bożego. Powiem tutaj nawet i to, że brak zdolności do opanowania może wynikać z bałwochwalstwa w moim życiu. Jest taki tekst, który mnie za każdym razem zadziwia, że ludzie tego nie dostrzegają. Pierwszy rozdział listu do Rzymian. Jest tutaj powiedziane ogólnie o ludziach z różnych narodów, którym dane było na jakimś poziomie poznać Boga,
Jest powiedziane tak, że dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Tak to właśnie jest, że kulty, rozmaite ludzkie kulty są pełne takich różnych obiektów czci, uwielbienia, gloryfikacji i tak dalej. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Widzicie? Słyszycie, co tu jest powiedziane? Że jeśli człowiek nie czci Boga jako Boga, jeśli czyni sobie z różnych innych rzeczy, spraw, obiekt czci, uwielbienia jakiegoś, jakiegoś rodzaju kultu, kultu ciała na przykład, to taki człowiek zostaje wystawiony na pastwę swoich własnych naturalnych namiętności i zaczyna robić rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Dlatego właśnie trzeba nam czytać Słowo Boże i odkrywać i poznawać te rzeczy, aby żyć w opanowaniu. Parę głównych sfer, w których trzeba nam objawiać, okazywać opanowanie. Po pierwsze, mowa nasza, język. Biblia dużo o tym mówi. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę, przypowieści 13:3. Opanowanie języka, zapanowanie, żeby nie mówić tego, co ślina na język przynosi. Jakuba 1:26, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. Co z tego, że będziesz tam różne czynności, akty pobożności wykazywał, jak nie powściągasz, nie potrafisz zapanować nad swoim językiem. Bo kto chce być zadowolony z życia, 1 Piotra 3:10, i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Te trzy miejsca chyba wystarczą, bo nasze własne doświadczenia tutaj od razu nam podpowiadają, że Słowo Boże ma rację. Że za każdym razem, gdyśmy pofolgowali swojemu językowi, to zobaczyliśmy złe skutki tego. O jedno słowo za dużo i może być jak między Kargulem i Pawlakiem na całe życie. Trzeba uważać, powściągać swojego języka. Przepraszam was, że nieraz nie powściągnąłem swojego języka, ale wam też się to zdarza w rodzinie, w pracy, nawet na ulicy czasem. A jak już jesteśmy daleko od innych wierzących, to myślimy sobie, a teraz mogę sobie po prostu ulżyć, wyżyć się na kimś. O nie daj Boże, żeby tak było. Ale tak bywa. I całe szczęście, żeśmy nie siedzieli w tej restauracji Sowa i przyjaciele. Ale jest ktoś, kto to wszystko słyszał. Słyszy. Trzeba nam powściągać swojego języka. Zapanować nad swoim językiem. Sfera emocji, negatywnych emocji, jak strach, jak gniew, jak złość, zawiść, etc. Ileż tutaj jest do zrobienia,
jak to jest bardzo ważne przed obliczem Bożym, jak to jest ważne dla tego dobrego świadectwa chrześcijańskiego życia, żebyśmy w tej sferze panowali nad sobą. Chyba tu nie potrzeba już nic więcej mówić. Emocje, gdy nas ponoszą, gdy rządzą nami, to jest taki smutek dla Pana, to jest taka przykrość. To jest też przykrość dla innych ludzi, którzy są wokół nas. To zepsute świadectwo. Sfera seksualności to bardzo ważna dziedzina, w której powściągliwość, opanowanie ma wielkie znaczenie. Biblia pełna jest tego rodzaju wskazówek i wezwań, żebyśmy w tej sferze byli bardzo ostrożni, bardzo czujni, żebyśmy byli powściągliwi. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Całe to wezwanie apostolskie dotyczy właśnie tej sfery. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Się nie dawali luzu sobie, nie folgowali sobie. Do tego nas wzywa Słowo Boże. Także w sferze myślenia powinniśmy zachować powściągliwość. Myślenia o sobie. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jak jest wykształcony, jaką ma pozycję społeczną, potrafi o sobie myśleć, że ho, 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 albo i więcej. A Biblia nas wzywa, żebyśmy wysoko o sobie nie myśleli. Rzymian 12:3, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, czytamy w Słowie Bożym. Trzeba nam powściągnąć swoje wybujałe myśli o sobie. Trzeba nam zejść niżej, trzeba nam się skłonić do tych niższych i nie mieć o sobie wysokiego mniemania. I moglibyśmy jeszcze różne inne sfery wymieniać. Rzecz nie w tym, żeby je wszystkie dzisiaj wymienić. Dzisiaj chodzi o to, żebyśmy na nowo, z całą uwagą zwrócili się ku temu, żeby naszą wiarę zacząć uzupełniać opanowaniem. Bo jeśli tego będzie brakować, to po prostu ta nasza wiara na nic się nie nadaje. Jest jak ten traktorek bez przystawek, pamiętacie? I tutaj bardzo ładnie się zachowamy, pośpiewamy, powściągliwie się zachowamy, ale wystarczy, że nam żona zrobi coś nie tak, czy mąż coś nie tak i nastąpi wybuch. Eksplozja, czasem niekontrolowana zupełnie. I co z tego? Co z tej modlitwy, z tego bycia na nabożeństwie, z tego, żeśmy chrzest kiedyś przyjęli? Co z tego? Wiara musi być uzupełniona. Wiara tylko wtedy jest praktyczna i skuteczna i miła w oczach Bożych, gdy jest właśnie uzupełniana prawością, poznaniem, opanowaniem. I jak Bóg da, to będziemy dalej następne cechy rozważać. Może komuś przychodzi do głowy, że kwestia opanowania to nie jest problem wśród wierzących, że to ten świat musi się opanować. Ale my przecież jesteśmy pod kierownictwem Ducha Świętego. Jeden ze zborów, który na pewno był pełen darów Ducha Świętego i działania Ducha Świętego, to był zbór w Koryncie. A jednak w tym zborze działy się rzeczy, które po prostu trudno nam przyjąć za prawdziwe. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. W 5 rozdziale 1 listu do Koryntian czytamy, że ktoś żyje żoną swego ojca. No nie. No ale właśnie coś takiego nam pokazuje, że to, że jesteś chrześcijaninem,
zdeklarowanym, że kiedyś przyjąłeś chrzest, że wyznałeś wiarę w Jezusa Chrystusa, to automatycznie nie czyni cię człowiekiem panującym nad twoimi zmysłami, pragnieniami, namiętnościami. Że to może się zdarzyć i tobie, że nie będziesz panować nad sobą. I każdy niech dzisiaj, jakkolwiek już o tym myślał i cokolwiek już z tym robił w swoim życiu, niech każdy z nas będzie na tyle uczciwy dzisiaj przed Bogiem i gdy będziemy się za chwilę modlić, żeby tak w ciszy się zastanowił, czy rzeczywiście jego wiara jest uzupełniona, połączona z opanowaniem, z powściągliwością. Bo jeśli nie, to trzeba ją koniecznie uzupełnić. Biblia przecież nie zawiera pustych słów, nie daje wskazówek nieadekwatnych do sytuacji i do potrzeb. Jeśli czytamy w liście apostolskim, że mamy naszą wiarę uzupełniać, to znaczy, że trzeba ją uzupełniać, że jest coś do uzupełnienia. Gdyby było tak, że ktoś wszystko już ma uzupełnione, to by w ogóle tego wezwania nie byłoby mu potrzeba. A jest powiedziane, że całe Pismo jest natchnione i potrzebne. I nikt nie może z nas powiedzieć, że ten werset czy ten fragment Słowa Bożego jest mu już niepotrzebny, bo byśmy poszli na manowce, bo byśmy sobie zawsze znaleźli takie teksty, które nam są niepotrzebne. Wezwanie, by uzupełniać wiarę prawością, poznaniem, opanowaniem, trafia w dziesiątkę naszych potrzeb. Bóg wie, co mówi. Bóg wie, do kogo to mówi. Bóg wie, że w zborze wciąż są ludzie, którzy mają kłopoty z opanowaniem samego siebie. Więc dlatego wzywamy dzisiaj w imię Boże, wzywamy się wzajemnie, dołóżmy starań i łączmy naszą wiarę również z opanowaniem.